Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Patrzę tutaj w świeczkę. Sprawdzamy długość czasu jej palenia się, bo są zapytania, jak długo te świeczki się palą. I przyznamy szczerze, że nie wiemy. Palimy te świeczki, ale nigdy żeśmy nie zwracali uwagi, ile one się palą, bo tak zapalaliśmy powiedzmy tam na 20 minut, na pół godziny, później się gasiło i drugiego dnia znowu się tą świeczkę odpalało. Podpaliłam tą świeczkę, była 10:45, to jest ta najmniejsza w takie maki i kłosy. Teraz jest 15:30 i jeszcze się pali. Także no wychodzi na to, że 5 godzin jak nic będzie się ta świeczka paliła. Płomień jest taki równy, ładny, taki mikołajkowy. Dzisiaj mamy mikołajki. No i w związku z tym też chciałam Wam życzyć bogatego Mikołaja. W dalszej części będzie taki filmik, który zaległ mi gdzieś w czeluściach. I dzisiaj te wspomnienia, bo to są tam takie wspomnienia mamy, wyemituję właśnie tutaj po skończeniu tego nagrania. A co do mikołajek, no my tutaj też żeśmy dostali prezent, właściwie mąż dostał prezent wczoraj, jest kontuzjowany. Dzisiaj już humorystycznie do tego podchodzimy, no ale też napisałam w przypiętym komentarzu, że powiem Wam, o co chodzi. Byczek, no niestety byczek dał o sobie znać i to jest taka złośliwość rzeczy, pech, nie wiem już jak to nazwać, bo był on zgłoszony do sprzedaży i wczoraj o 16 miał być sprzedany, ale ten, kto miał go skupić, skupujący, zadzwonił, że niestety nie da rady, przesunie o tydzień. I jak to się stało? W tym momencie mąż poszedł do obory, byczek przerwał łańcuch, urwał łańcuch, no i poszliśmy go wiązać, no i tak jakoś nieszczęśliwie to wszystko poszło, że byczek rękę przyparł do drabiny, do żłobu właściwie. No i złamał tutaj kość. Którą ma złamaną? W nadgarstku. W nadgarstku ma złamaną kość, także jest uziemiony, usztywniony, nie odpisuje na komentarze. Nie mam po prostu kiedy, bo teraz doszło mi obowiązków jeszcze do tego wszystkiego, także no tutaj przepraszam, będę się starała przeczytać, chociaż serduszko przypiąć, ale jak to będzie, to nie wiem, bo tutaj chodzi o czas. Na SMS-y również wszystkie odpiszę, może nie od razu, po dniu, po dwóch, bo jest bardzo dużo SMS-ów odnośnie właśnie też świeczek i różnych innych spraw. Odpiszę, czekajcie cierpliwie, odpiszę, wszystko pomału, wszystko po kolei. No, w kolejnych dniach pojawią się już filmy z przepisami, będzie barszcz, uszka, tak jak tutaj u mnie się robi, od nie pamiętam kiedy, jeszcze przepisy mojej babci, mojej mamy, trochę na pewno inaczej jak wszystkie przepisy są, ale myślę, że godne polecenia, dlatego takie odcinki się pojawią. No to by było tyle, taki właśnie odcinek dzisiaj, znaczy teraz wstęp taki informacyjny. Także trzymajcie się, jeszcze raz bogatego Mikołaja, dziękuję za to, że jesteście. No i zapraszam Was na dalszą część odcinka, nieemitowaną. Takie wspomnienia mojej mamy, praca jeszcze jesienna. No i cóż, już się z Wami żegnam, bo na końcu odcinka nie ma pożegnania, więc się żegnam już. Trzymajcie się, do następnego. Dobra. Koty leżą. Mamusia pracuje. Jak zwykle. Zobaczcie. I suples. Donio z Frankiem. Donio jest już starszym kotem, Franek młody. Jeszcze cały czas psoty mu w głowie, ale ten go dzielnie uczy tutaj posłuchu. Mamusia zadowolona.
Pracy tak. nam nie brakuje. Nie brakuje, nie. Wzięłam teraz za cebulę. Trzeba cebulę przebrać. O, Tom, już to tutaj popostawiam ci, to ty już se sama z nią zrobisz. Tak, tutaj ona niech jest w koszykach. To jest ta cebula, która porosła mi z nasion. No. I miała być dymką, ale wyrosła za duża i będę ją sobie tutaj tą suszyć. Przebiera to też. O, no tą większą. Zostawić. Tą większą na kubkę. Tak, tak. Ja też poodbiorę. Tak. Przyniosę jakieś znowu naczynie. Do koszyka weź. To ona będzie oddychać, bo ja nie wiem, czy dam rady teraz ją już przerabiać, powiedzmy, no, nie? No. Poszukam jakichś naczyń. Skrzyneczkę weź albo koszyczek. No dobra, ja idę dalej do przetworów. Tak, i ty do swojej, ja do swojej pracy. Mamusia, tutaj ona zawsze ciężko pracowała i teraz tak wam powiem, że pochodzi tutaj z wioski niedaleko, ale jako młoda dziewczyna już kiedyś nie było tak, że młody. Że dziecko miało swoje prawa, tylko musiało zasuwać. No i mama z dziadkami też tutaj od najmłodszych lat pracowałaś, nie? Tak, od najmłodszych lat dziadki mieli krowę i świnie, trzeba było pokrzywić, naciąć. Babcia bardzo chorowała i nie było. Jak wakacje, jeszcze do 8 klasy, jak chodziłam, to do lasu trzeba było jeździć, sadzonki sadzić. Bo dziadek w lesie pracował, tak, nie? Tak, dziadek w lesie, a jak w szkole wakacje, to nie tak jak dzisiaj dzieci mają wolne. Ja do lasu rowerem dojeżdżałam 16 kilometrów. No i tutaj kiedyś mówiłaś, lasy sadziłam, że te w okolicy tutaj wokoło ty sadziłaś. Tak, tam gdzie my jeździmy na nasze pole. To jest mój sadzony przeze mnie las. A dzisiaj ja zbieram w nich grzyby. A chodzi, dzisiaj grzyby zbieramy w tym Także lesie. Także zobaczcie, mama no. 60, no powiedzmy prawie 60 lat temu sadziłaś te lasy. Tak, 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 tak. I dzisiaj ja 60 lat później zbieram grzyby. Tak. A co będzie za kolejne 60 lat? Nie, już tych lasów dawno nie będzie, bo wytną wszystko. Dzisiaj to młodzi to mają laryta, soje, labę. Ja jak chodziłam jeszcze, pamiętam, 6., 7., 8. klasa, to już na mocarni stałam, snopy rozcinałam. No to ja też już w podstawówce, babcia nasza... I nie było, że... Tak, babcia, pamiętam, na mocarni stała i babcia puszczała do środka, tak. A ja podawałam, tak, te snopki rozcinałam. No. No pracowało się. Tak było. Ale czasy były fajne, pewno, mimo że się napracowało. Wesołe były, człowiek się napracował. Jeszcze później kilka kilometrów na zabawę pieszo się chodziło. Oj, lód, ile razy się wyrżnęło, śniaki na tyłku były. Ale się szło na zabawę. Nie było, zlituj się. No nie było, nie było. Były wesołe. Tak. Ale wesołe były. Także mamusia tutaj miło wspomina swoje dzieciństwo, tak. Chociaż lekko nie było, no, tak nie jak... było, ale było wesoło. Było wesoło, całkiem inaczej, czy się zbieraliśmy po lekcjach, czy jak, wszystko razem. Nie, tak jak dzisiaj pozamykają się w domach i siedzą. Kiedyś to w ogóle jak przychodziła zima, no to kobiety się zbierały na darcie pierza, tak, nie? Tak, tak. Chodziło się od domu do domu, dzisiaj do tej, jutro do tej. W każdym domu były gęsi czy tam kaczki, ale przeważnie z gęsi się darło. Też chodziłam z babcią i darłam pierze. I było wesoło, pośpiewali przy tym. A dzisiaj kawały. Ludzie co robią? Drą koty. No, fajnie było. No, idę dalej do pracy, bo zaraz będą moje seriale. A no tak, i tu jest ból. To nie to, że cię tutaj praca goni, tylko seriale cię ścigają. No niestety już babcia, już 70, to tylko seriale babci oglądać. No coś się należy, jeżeli ktoś lubi, dlaczego nie? No. O, właśnie, dlaczego nie, to też jest serial. Tak. Dobra, na razie, idę do pracy.